Klaudio, zostałaś mamą w młodym wieku. Czy to był dla ciebie trudny czas? Mówimy chyba o pierwszym synu. Tak, faktycznie zostałam bardzo wcześnie mamą i no nie będę tutaj udawała, że zawsze było kolorowo i zawsze było cudownie. Ja zawsze chciałam być wcześniej mamą. Ja zawsze wiedziałam, że będę mamą, chciałam być wcześniej mamą, ale faktycznie były takie momenty, że było mi łatwiej, było mi gorzej. Były takie momenty, że obserwowałam swoje rówieśniczki, które sobie robiły, co chciały, jeździły, gdzie chciały, i ja wtedy miałam takie jakieś przemyślenia, czy nie za wcześnie, ale powiem szczerze, z perspektywy czasu nie żałuję, była to najlepsza decyzja w moim życiu. Mam dwóch cudownych synów. Mój Dawidek, ten starszy syn, jestem z nim tak blisko, łączy nas taka niesamowita więź. Nie tylko takiej mamy i syna, tylko takich przyjaciół. I przez to, że tak wcześnie zostałam mamą, to mam wrażenie też, że jakieś takie moje życie wcześniej, ciężko to opisać, ale ja miałam takie poczucie, że dopiero jak zostałam tą mamą, to stałam się taką wartościową, taką w pełni świadomą kobietą. I to było dla mnie coś takiego cennego, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona. A poza tym nadal jestem młoda, mam dwóch cudownych synów, jeszcze wszystko przede mną, wszystko mogę robić, także to była super decyzja. Teraz pytanie, jeżeli masz ochotę, to odpowiesz, jeżeli nie, przechodzimy dalej. Czy chciałabyś mieć kolejne dzieci, czy chciałabyś wziąć ślub? Faktycznie nie ukrywam, że takim moim marzeniem, które się jeszcze nie spełniło, to jest córeczka. Więc kto wie, nie mówię nie. A w kwestii ślubu, ja nigdy nie marzyłam o białej sukni i wielkiej ceremonii. Także jeżeli będziemy mieli taką chęć, jeżeli Jacek mnie w końcu namówi, Trzeba się postarać, prawda? jeżeli ja się stara, dobry chłopak, ale jeżeli się w końcu zdecyduje, jeżeli stwierdzę, że będziemy mieli na to ochotę, to na pewno nie będzie to taki klasyczny polski ślub, tylko gdzieś raczej najbliżsi, gdzieś jakieś piękne widoki, ciepłe miejsce. I przechodzę do pytania, które wiem, że często się pojawia, ale sprawmy przyjemność osobie, która zadała je. Skąd jest, Klaudio, twoje nazwisko El Dursi? A ja dodam od siebie, czy coś ono oznacza? Nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby coś oznaczało. Moje nazwisko jest po moim tacie. Mój tata jest z Libii, jest Arabem i stąd moje nazwisko. A byłaś kiedyś w rodzinnych stronach? Znaczy w rodzinach, w stronach twojego taty? Tak. Jak byłam dzieckiem, to byłam tam parokrotnie. Czy historia poznania twoich rodziców była już w Polsce? Toczyła się? Jak to było? Moi rodzice poznali się w Budapeszcie. Tą historię też opowiadałam. Tak, także to była taka przypadkowa uliczna znajomość, z której zrodziła się miłość. Powiedzieliśmy o tym, jak poznali się twoi rodzice, ale dojrzałem też pytanie, jaka jest historia twoja i Jacka, gdzie wy się poznaliście? Sam jestem ciekaw. My z Jackiem znaliśmy się już wiele lat wcześniej, niż coś między nami zaiskrzyło. Jesteśmy oboje z Bydgoszczy, w podobnym wieku, w tym samym wieku. Mieliśmy całą masę wspólnych znajomych i właśnie takim przypadkiem gdzieś tam te drogi nasze się połączyły.